wystawa w Dusznickim Muzeum Papiernictwa. Od wymiany do wymiany banknoty polskie od 1945 do 1995 roku to opowieść o polskich pieniądzach, które jeszcze nie tak dawno były w naszych portfelach. Pieniądze są czymś, co jest bliskie każdemu człowiekowi z początku XXI wieku, również nam, muzealnikom, może nam troszkę z innego powodu. Otóż my w Muzeum Papiernictwa mamy jedną z najlepszych kolekcji polskich pieniędzy papierowych, no i jak każdy muzealnik, tym co mamy, chcemy się przed publicznością chwalić. Teraz z powodu pandemii robimy to za pośrednictwem właśnie internetu, za pośrednictwem zaprzyjaźnionych telewizji. W przełomie października, listopada 2020 roku przypada 70. rocznica wymiany pieniędzy wprowadzonej przez władze komunistyczne w zupełnej tajemnicy, zupełnie znienacka, po to, żeby w jak największym stopniu ograbić polskie społeczeństwo. Tak się akurat składa, że Polacy stracili na tej operacji 2/3 swoich oszczędności, z tego względu, że wszystkie płace, pensje, zobowiązania, ceny zostały przeliczone w stosunku za stare 100 zł 3 zł, natomiast oszczędności za stare 100 zł 1 złotówka. Wówczas wprowadzono do obiegu emisję, którą wielu Polaków doskonale pamięta, bo ona była najdłużej w obiegu, bo prawie 27-28 lat, tak moglibyśmy powiedzieć. I tę emisję tutaj zobaczymy. Wiele osób przypomni sobie, jak wyglądał rybak, jak wyglądała anielka. To jest właśnie ta emisja. Ona została wprowadzona w 1950 roku w listopadzie, ale na banknotach wydrukowana jest data emisji 1 lipca 1948. Tutaj władze te banknoty wcześniej przygotowały, czekały tylko na moment, aby dla siebie dogodny, żeby wprowadzić je do obiegu. A ta denominacja przeprowadzona w początku lat 90., zanim nastąpiła, przeprowadzono szeroką akcję w telewizji, w prasie, która miałaby uspokoić Polaków i powiedzieć, że to nie będzie podobna wymiana jak ta, która miała miejsce właśnie w tym 1950 roku. Ale oprócz tej emisji, oczywiście na wystawie zobaczymy inne. Zobaczymy tę emisję, którą wprowadził Edward Gierek, wielkich Polaków. Także wiele osób na pewno ją pamięta. 500 z Tadeuszem Kościuszką, 100 z Ludwikiem Waryńskim, 1000-złotowy banknot z Mikołajem Kopernikiem. Pokażemy też te banknoty z początku lat 90. o tych najwyższych nominałach. Dla przypomnienia, że był taki okres, trwało to być może 4 lata, gdzie wszyscy Polacy byli milionerami. Oczywiście zwiedzając tę wystawę, można ją zwiedzać patrząc na te banknoty pod różnym kątem. Zobaczymy banknot, który był najdłużej w obiegu i to będzie właśnie ten rybak, 50 zł, emisja 48, bo 28 lat, do czerwca 1978 roku ten rybak był w obiegu. Zobaczymy najbardziej awangardowy banknot polski powojenny i to będzie 1000 zł, emisja 65. I ten banknot faktycznie do dzisiaj, jeszcze bym powiedział, jest takim awangardowym, zupełnie innym od tego, co było przed nim i od tego, co mamy też, od tych banknotów, które mamy dzisiaj w obiegu. Jeśli mamy banknot, który był najdłużej w obiegu, no to musi być banknot, który był najkrócej w obiegu. I tym banknotem będzie banknot o nominale 200 tysięcy z końca lat 80. On był tylko półtora roku w obiegu i zniknął szybciutko. Niewiele osób go też pamięta. My go tutaj przypomnieliśmy. Zobaczymy też banknoty, właśnie tak jak powiedziałem, z najwyższym nominałem. Tu dla przypomnienia, tym nominałem był banknot z Ignacym Janem Paderewskim, 2 miliony, chociaż pokazaliśmy, że był już gotowy projekt jeszcze wyższego nominału, 5 milionów, ale on już nie został skierowany do druku, do produkcji, jest tylko w formie projektu tutaj zaprezentowany. Zobaczymy też banknot, który można by uznać za najsmutniejszy banknot na wystawie i w dziejach państwa polskiego. To oczywiście z przymrużeniem oka i w cudzysłowie słynne 100 zł z Ludwikiem Waryńskim. W chwili, gdy on był wprowadzony do obiegu, podrożały ceny alkoholu i cena popularnej wówczas wódki ze 155 wzrosła do 103 i tak sobie Polacy, a przynajmniej ta część, która spożywała trunki, żartowała, że ta mina Waryńskiego wyraża ten żal, że z tych 3 brakujących złotych do zakupu.
tego alkoholu. Pokazujemy też kilka wybranych projektów, bo chcemy pokazać, że projektowanie banknotów to też nie jest łatwa sprawa, ale też bywa czasami zabawną rzeczą. I tu wybraliśmy dwa banknoty i to można zobaczyć. Banknot o nominale 50 zł z 75 roku, czyli generał Świerczewski, wiele osób go pamięta. I pamięta go w czapce, a my pokazaliśmy, że pierwszy projekt banknotu był taki, że ten generał nie miał czapki i uznano, że lepiej jednak będzie wyglądał w czapce. I tu chyba tak trzeba przyznać rację, ale też wybraliśmy inny banknot, banknot 10 tysięcy, czyli dzisiejszą złotówkę, bo denominacja obcinała 4 zera. Na tym banknocie widnieje Stanisław Wyspiański i tutaj jego projektant banknotu Andrzej Hajdyk wybrał autoportret Wyspiańskiego, z tym, że wygląd artysty budził kontrowersje. Uznano, że jest nie do końca dobrze ubrany, rozczochrany, nieuczesany, nie ma koszuli, nie ma krawata, no i więc żeby go utrzymać, zaprezentowano tego Wyspiańskiego już w formie, ja to oczywiście żartuję, ale tak bardziej na tym banknocie przypomina urzędnika niż artystę, to też tak bym powiedział. I oczywiście mamy współczesne banknoty, czyli władców polskich, mamy wszystkie banknoty zestawione, i te zmodernizowane, i niezmodernizowane. Oczywiście wystawa też przypomina naszych polskich projektantów, znakomitych grafików, którzy przez te 50 lat ponad projektowali nasze banknoty. Zobaczymy tutaj, czy 70 lat, przepraszam, przypomnieliśmy postać Ryszarda Kleczewskiego, Wacława Borowskiego, no i przede wszystkim Andrzeja Heidricha. Wystawa też powstała we współpracy z dwiema instytucjami, bez których nie byłoby jej, tak bym tutaj też mógł powiedzieć, czyli Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych i Narodowy Bank Polski. Stąd też na wystawie mamy zaprezentowane materiały związane z tymi instytucjami. Oczywiście Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych to nie tylko banknoty, ale i też dokumenty. I ja to zawsze podkreślam, my w Dusznikach mamy największą w Polsce, nie znam, żeby gdzieś indziej była jeszcze większa kolekcja dokumentów podróży, ale też dokumentów tożsamości i w tym właśnie paszporty i dowody osobiste. I te przedwojenne, które PWP wydrukowała, i te powojenne, i z okresu komunizmu, i te po upadku komunizmu. Tutaj także zaprezentowaliśmy plus znaczki pocztowe. No i ostatni nasz nabytek, nie banknoty o dziwo, ale PWPW przekazała nam do zbioru w lipcu zabytkową aparaturę, która wzbogaciła naszą kolekcję i tym samym mamy, znowu użyję tego przerostka, największą kolekcją zabytkowej aparatury, jeśli chodzi o muzea w Polsce, badającą cechy i właściwości papieru, a w tym wypadku papierów wartościowych banknotów. Mamy aparat, który badał białość papieru, wagi kwadrantowe, czyli gramatura papieru, mamy też grubościomierz i Elmendorfa, czyli aparat, który badał odporność papieru na przedarcie. Najszybciej, jak to będzie możliwe, zapraszamy do osobistego odwiedzenia Muzeum Papiernictwa, gdzie zobaczycie Państwo tę niezwykłą i jedną z najbardziej kompletnych kolekcji banknotów w kraju. Z pewnością będzie to też okazja do poznania wielu ciekawostek historycznych.